Ostatni dzień lutego to mocna literatura w Kutnowskiej Bibliotece. Gościem będzie Cezary Łazarewicz, a spotkanie będzie w głównej mierze poświęcone książce Żeby nie było śladów. Jest to rzecz, za którą pan Łazarewicz otrzymał nagrodę Nike właśnie i dotyczy sprawy Grzegorza Przemyka i całego procesu, śledztwa itd., itd. Bolesna, trudna rzecz, ale właśnie w tym cyklu Mocna literatura chcemy takimi rzeczami się zajmować, czyli trudnymi tematami, trudnymi sytuacjami, ale jednocześnie takimi, obok których nie można przejść obojętnie. Spotkanie w Kutnowskiej Bibliotece 28 lutego o godzinie 18:00.